My w Centrum Edukacji Obywatelskiej uważamy, że wszystkie dzieci mogą mieć radość z lekcji WF-u, mogą chcieć na nie chodzić, mogą zacząć kochać ruch. Nie każdy musi zostać mistrzem olimpijskim, ale każdy ma prawo spróbować swojej przygody ze sportem. Nam zależy na tym, żeby zarazić pasją do sportu, do ruchu, do zdrowego stylu życia każdego. Żeby to było coś takiego, co zostaje z nami na całe życie. Wspomniałem swoje najlepsze, znaczy moje najlepsze czasy z dzieciństwa, kiedy WF pozwolił mi się oderwać od rzeczywistości, oddać prawdziwym przyjemnościom. Bardzo się cieszę, że taka akcja jest, że mogę uczestniczyć czynnie, aktywnie w tym, co się tutaj dzieje. Jedni nie umieją na przykład grać w piłkę, ale się mogą nauczyć. Drudzy nie umieją grać w kosza, też się mogą nauczyć. Wspaniała forma spędzania czasu w szkole, poza szkołą, poznawania nowych ludzi, bycia prawdziwym sportowcem, który może nie tylko w szkole, ale też w życiu codziennym kierować się zasadami sportowej rywalizacji. Dla mnie taka odskocznia od codzienności. Ja może dodam trochę z innej perspektywy jako dyrektor szkoły. Zaczynam słuchać się uczniów. Czasem mają przekosmiczne pomysły, ale najczęściej jest tak, że warto wdrażać w życie. To jest rewelacyjna sprawa, jeżeli chodzi o podsumowanie naprawdę całorocznych ciężkich działań nauczycieli wychowania fizycznego, ciężkich ich pracy. Program jest wspaniałą okazją do pokazania, jak atrakcyjne mogą być zajęcia wychowania fizycznego. Ja w ogóle jestem zszokowany, bo chyba jest tyle tutaj pomysłów, że to naprawdę aż przyjemnie. Na WF-u to najbardziej lubię, jak wszyscy razem grają w piłkę nożną. Mi się podobają skoki na skakanki, bo lubię skakankę. Sport to jest dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Jest naszym życiem. Sport to zdrowie. Nie ma nudy. To zabawa. Sport to gra drużynowa. To szczęście. Pasja.